Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Zanim zaczniemy, chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na nasz nowy kanał Pociągi, w którym dowiecie się równie ciekawych rzeczy, co na tym kanale. Ale wracamy do odcinka. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w samolocie nie ma takich samych pasów bezpieczeństwa, co w samochodach? W tym odcinku przyjrzymy się właśnie tej kwestii. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od historii, która akurat jest bardzo ważna w aspekcie dzisiejszego odcinka, ponieważ pasów bezpieczeństwa wcale nie wynalazło Volvo, jak wiele osób uważa. Co więcej, to nie w samochodzie po raz pierwszy zamontowano pasy bezpieczeństwa, a właśnie w samolocie. Już w połowie XIX wieku Sir George Cayley wymyślił pasy bezpieczeństwa i zamontował je w stworzonym przez siebie szybowcu. No to co poszło dalej nie tak, że w samochodach pasy bezpieczeństwa są bardziej zaawansowane, a w samolocie są nawet momenty, gdy personel pozwala rozpiąć pasy. Pasy, o których teraz mówimy w samochodach, to trzypunktowe pasy, chroniące nie tylko ciało przed przemieszczeniem, ale również przytrzymujące w miejscu tłów. I trzypunktowe pasy faktycznie wymyślił pracownik Volvo, co stało się wkrótce standardem na całym świecie, gdy Volvo udostępniło wynalazek wszystkim producentom, aby właśnie chronić ludzi, a nie tylko swoich klientów. Trzypunktowy pas wynaleziony przez Nilsa Bohlina niewątpliwie jest bardziej skuteczny od zwykłego, dwupunktowego pasa, który nadal jest używany w samolotach pasażerskich. W samochodach wyścigowych punktów zapięcia jest jeszcze więcej. Pasy w Formule 1 są na tyle skuteczne, że kierowca nie potrzebuje nawet poduszki powietrznej. Dlaczego więc w samolocie nadal są pasy tylko dwupunktowe? Powody właściwie są dwa. Pierwszym z nich jest komfort podróży. Samolot to nie do końca jest samochód. Badania przeprowadzone na pasażerach wskazały dużą niechęć do trzypunktowych pasów w samolotach. Długa podróż z uciskającym pasem w tanich liniach lotniczych, gdzie o komforcie raczej nie ma co mówić, byłaby kompletną udręką i pasażerowie mniej chętniej lataliby samolotami, co odbiłoby się na cenach biletów. Pas ten musiałby wychodzić z fotela pasażera. W efekcie fotel musiałby być jeszcze grubszy i pasażerowi zostałoby jeszcze mniej miejsca do siedzenia. Wyobraźcie sobie, że siedzicie przy oknie i chcecie wstać, aby na przykład skorzystać z toalety. Średnio komfortowa sytuacja dla zapiętych pasażerów, jak i dla samej osoby, która musi się między nimi przedostać. No ale jednak chodzi w końcu o bezpieczeństwo. Czy może jednak lepiej poświęcić komfort pasażerów i zyskać na bezpieczeństwie? No i tutaj niestety, ale nie mam dobrych informacji. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa w samolocie zmniejszają ryzyko poważnych obrażeń aż o 88%, a ryzyko utraty życia o 20%. Czyli jednak trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przydałyby się w sytuacji awaryjnej w samolocie. 88% to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. 17 kwietnia 2018 roku z powodu awarii silnika w Boeingu 737 linii Southwest, czyli amerykańskiego Ryanaira, wyrwało okno. W efekcie pasażerka siedząca przy oknie została wyssana z samolotu. Gdyby miała zapięte pasy, zostałaby na miejscu. Zostałaby, gdyby to były pasy trzypunktowe. W tym przypadku standardowe dwupunktowe pasy, które miała zapięte, jej nie pomogły. Dlaczego więc nie poświęci się komfortu pasażerów? Odpowiedź na to pytanie jest banalna i niemal jak przy każdej kwestii w lotnictwie cywilnym powiem: jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jeśli chodzi o wymianę pasów w starszych samolotach, to koszty byłyby ogromne. Zapewnie nie skończyłoby się tylko na wymianie pasów, raczej trzeba by wymienić całe fotele. W efekcie operacja ta byłaby bardzo, bardzo droga i po prostu nie każdy przewoźnik byłby w stanie sobie na to pozwolić. No ale może można nakazać robić to w nowych samolotach. Tutaj po raz kolejny wchodzi koszt foteli, które byłyby po prostu droższe i linie lotnicze poniosłyby nowy koszt, przez co i tak ten mało rentowny biznes byłby jeszcze mniej atrakcyjny, a za to wszystko zapłaciliby po prostu pasażerowie droższymi biletami. Chociaż w mniejszych, na przykład biznesowych samolotach, istnieje od niedawna obowiązek montowania foteli z pasami trzypunktowymi. No, kogo stać na bezpieczeństwo, tego stać. Tak samo wygląda sytuacja w biznes klasie, gdzie coraz częściej można znaleźć trzypunktowe pasy,
takie same właśnie jak w samochodach osobowych. Jednak możemy sobie zadać pytanie, czy to jest w ogóle potrzebne? Czy byłby sens wydawać miliardy euro na wymianę pasów w samolotach? Obecnie według firmy konsultingowej z Holandii, 270, średnio wypadek samolotu pasażerskiego przypada aż na około 12 milionów lotów. Co więcej, w takiej sytuacji często mówimy o sile działającej pionowo, gdzie pasy bezpieczeństwa nie zmieniają za dużo. Miliardy dolarów wydane na pasy bezpieczeństwa, zużyte surowce i dodatkowo spalone paliwo z powodu zwiększonej masy samolotu. W ciągu dekady uratowałoby to wszystko może od zera do kilkunastu osób. Obecnie pasy bezpieczeństwa w samolotach mają chronić głównie przed turbulencjami. Dlaczego? Podczas gdy samolot wleci w strefę turbulencji, może gwałtownie w ułamku sekundy spaść nawet o kilkadziesiąt metrów, a nie zapięci pasażerowie uderzą głową w sufit. Siła uderzenia jest dużo większa niż wam się wydaje. W zasadzie to nie wy uderzacie w sufit, tylko sufit uderza w was. Wy również spadacie, tylko że wasze przyspieszenie jest równe przyspieszeniu ziemskiemu, a samolot spada z dużo większą prędkością, ponieważ działa na niego dodatkowo siła wiatru. W efekcie to wygląda tak, jakby spadł na was samolot. W ciągu roku średnio poważnie rannych z powodu turbulencji zostaje aż około 58 osób. Połowa z nich to personel pokładowy, który no niestety nie ma wyboru i musi dopilnować, czy wszyscy pasażerowie zapięli pasy. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby zapinać pasy w samolocie. Może nie są trzypunktowe, jednak mimo to ratują życie. Nawet jeśli nie pali się lampka nakazująca zapiąć pasy, to polecam, aby właśnie były one zapięte. To nie zmienia dużo w kwestii komfortu, a naprawdę może wam uratować życie. Zostaje pytanie, dlaczego więc pozwala się rozpinać pasy podczas lotu i nakazywać zapięcie ich tylko w momencie turbulencji? Przecież występuje takie zjawisko jak turbulencje czystego nieba, gdy nagle, znikąd, samolot wpada w silne uskoki powietrza. Tutaj nie chodzi tylko o kwestię komfortu, a o to, aby pasażerowie wiedzieli, że w momencie turbulencji nie mogą wstać i skorzystać na przykład z toalety. Gdyby pasy miały być ciągle zapięte, powodowałoby to problemy i pasażerowie mogliby je rozpinać w momencie, gdy są one właśnie najbardziej potrzebne. A czy wy zapinacie pasy podczas lotu, gdy nie jest to nakazane? Mam nadzieję, że tym odcinkiem was do tego zachęciłem, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. I choć statystycznie nigdy nie uświadczycie tak silnych turbulencji, to jednak przezorny powinien być zawsze ubezpieczony. A w tym odcinku to już tyle. Będę wam bardzo wdzięczny za uhonorowanie mojej pracy łapką w górę oraz subskrypcją kanału Samoloty, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki, cześć!